So are you happy now? Things just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty. Dzień dobry, dzień dobry! My już jesteśmy. Buongiorno. Witam. My już jesteśmy po pierwszych porannych zakupach na bazarku. A jeszcze co prawda będziemy musieli podjechać do Auchan, bo tak sobie wymyśliliśmy, że jutro na obiad będziemy robić coś dobrego z kurczaczkiem. Ale dzisiejszy dzień mamy taki troszeczkę poza domem. Gdzie jedziemy teraz? W nowe miejsce. Tak, idziemy do centrum, ponieważ jakiś czas temu otworzyła się hala Gwardii. Coś podobnego do hali koszyki i widzieliśmy już na Instagramie i na Facebooku i u naszych znajomych, że tam byli. Jedni polecają, inni twierdzą, że przereklamowane, więc my postanowiliśmy, że dzisiaj pojedziemy z samego rana i sami sprawdzimy, o co tam dokładnie chodzi, więc zabieramy Was ze sobą, a później jedziemy do Pałacu Kultury. Po co? Tego dowiecie się z dalszej części dzisiejszego vloga, także serdecznie zapraszamy Was do oglądania. Tak? Tak, tak. Muszę Was ostrzec, że dzisiaj będzie dużo jedzenia. Tak, zresztą. Na początek Massimo sobie wziął taką pizzę w kawałkach. Pizza to jest. Co tutaj mamy? Grzyby. Zobaczymy, jak smakuje. No dawaj. Test na żywo. Ekarna. Gorąca. Jak? Konifungi. Samymi grzybami, tak? Chyba fajnie. No dobrze, kochani, zwiedziliśmy już całą halę Gwardii. Muszę Wam powiedzieć, że według mnie nie ma ona nic wspólnego z halą koszyki. Dla mnie to jest takie połączenie nocnego marketu z bazarkiem. Ale oczywiście uważam, że warto tutaj przyjść, warto zobaczyć, jak to wszystko wygląda, więc jeśli będziecie w Warszawie, to koniecznie sprawdźcie halę Gwardii. Powiem Wam, że ja też zrobiłam się głodna. Massimo co prawda wszamał tą pizzę. I widzę, że już idzie, także lecimy teraz w kolejne miejsce.
festiwal pierogów zaliczony, taki mieliśmy dzisiaj obiad. I sobie, słuchajcie, wzięłam jeszcze jednak pieroga ze sobą na drogę, ale powiem wam, że najedliśmy się i to totalnie. Zresztą mówiłam wam na początku tego vloga, żeby nie oglądać go na głodniaka, bo dużo jedzenia dzisiaj będzie. Taką mamy sobotę, postanowiliśmy ją spędzić właśnie w taki smaczny sposób. No i myślę, że jak na razie nam się udało, ale słuchajcie, jest tak potwornie zimno, że wracamy teraz do domu, musimy nakarmić kotełki, a później jeszcze pojechać na szybkie zakupy do Oshu. Słuchajcie, zbliża się. Zbliża się ktoś wielkimi krokami. Jesteście gotowi? Jesteście na to gotowi? Tara! Finalmente! Słuchajcie, od powrotu do domu przez ostatnie 3 godziny zielony ekran w sobotę. Wróciły mecze. Wróciły mecze. No, wróciły mecze, co? Koniec. Wygrałeś coś? No, co? 8 do złotych, no, no, prisa. Przegrałeś? Nie, wygra, nie, wygra, nie wygrałeś. Nie, jedyna ból. Słyszycie to? Ja już mam dosyć. Ja już potrzebuję wyjść z domu. Jedziemy teraz do centrum? Jedziemy do centrum. Tak, Max się szykuje. Zabieramy Enzo. Jedziemy też coś zjeść. Mówiłam, że dzisiaj będzie dużo jedzenia. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will unfold. If you wanna join, I am open for business. No i co? Jesteśmy w Spaccanapoli. Spaccanapoli, mój kolega Mattia, ristorante bardzo dobry. Tak, tutaj wam zaraz pokażę na zdjęciu właściciela. Gdzie Kultura Palace. No i mamy całkiem dobre miejsce, bo akurat siedzimy przy takim barze, przy wejściu, przy Palace Kultury. Pokażę wam właściciela restauracji, bardzo proszę. Ristorante. Musicie koniecznie tutaj przyjść. Zresztą my wam już tyle razy pokazywaliśmy restaurację. Zapraszamy, prawda? Mamy to! Mamy! Kochani, no i oczywiście wasze zdrowie. Za powrót Enzo i za nadchodzący okres świąteczny. Enzo, ty już wychodzisz? Salute, salute. Na zdrowie, na zdrowie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Na jedzeni. Tak, bardzo. Ja nie mam pizzy. No właśnie, było bardzo dobre. Jeszcze słuchajcie, w restauracji poznaliśmy taką bardzo, bardzo przyjemną, sympatyczną parę włoską. Włoch. Tak, Włoch. Włoszkę i Włocha. Włochy. I zamieniliśmy z nimi trochę parę słów. No i co, jesteśmy w domu. Teraz co? Zielony ekran znowu. Napoli. No tak, teraz będzie Napoli, mecz. Jest mecz. Napoli i kto? Napoli i Milan. Napoli i Milan, słyszeliście. A ja idę się zmywać, przebierać w piżamkę i relaksować. Dziękuję wam, kochani, bardzo serdecznie za uwagę i jak zawsze zapraszamy do kolejnych filmików. Buziaki, pa! Ciao.